Cześć, 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 witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Fortnite'a. Pykniemy sobie rundkę, dwie, może trzy, zależy jak nam pójdzie w Fortnite'cika. Battle Royale już się nam zaczyna. No zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie. Na królewskie zwycięstwo jeszcze nie liczę, nie znam mapy, wszystko pozmieniali, bronie, cudy nie widy. Więc po prostu pobawmy się, zrelaksujmy się. Oj, bo powiem wam szczerze, jakoś tak przyda mi się relaksik. Naprawdę jakoś tak, ten tydzień jakoś mi się tak bardzo kiepsko zaczął. Przyda mi się relaksik taki trochę. Odpoczynek, słuchajcie, od tego wszystkiego. Gdzie by to? A polecimy sobie tu, zobaczymy co tam w ogóle jest. Chociaż zazwyczaj takie mocno charakterystyczne punkty są bardzo mało obfitujące. Przynajmniej tak zauważyłem z tamtych gier, które grałem, w sensie tamtych rozdziałów czy sezonów. Mam na myśli. No ale zobaczymy jak to będzie tutaj, w tym przypadku. Leci, 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 oj, ale zaleciałem. No, jakieś budynki są, wygląda to porządnie. Trochę mi to tak na jakąś siedzibę Spidermana wygląda, z tymi sieciami. Oho, chyba byłem pierwszy, niemożliwe, że byłem pierwszy. A już jest moje, hehe. Przez nas zrobione i to nie jest nasze ostatnie słowo. Widzicie, tu namioty pozostawiali. Ojajajaj, nie mam żadnej broni. O nie, co ja zrobiłem? To nie tak chciałem. Nie, nie, dajcie jakąś broń. Chodźcie, chodźcie, gdzie wy jesteście? Jak już teraz mamy broń, to już teraz nie uciekajcie. Wtedy mieliście uciekać. Wtedy to było pożądane. Nie wiem, czy warto przychytrzyć tutaj. Być i chytrym po prostu. W poznaniach z urodzenia, co nie? A, te żarty poznaniaka i jej chytrości. Bardzo je lubię. A mogę je lubić, bo jestem poznaniakiem, więc wiecie jak to jest. To zawsze tak jest, że ten, którego dowcip należy, to jakoś tak ma większe prawo sobie z tego pożartować. Oj, chyba. Tak, no co, mam nadzieję, że gdzieś znajdziemy zaraz mały i nie będziemy tracić po prostu dużych. Tu jest wyjście, czy nie? Oj, coś tam było! Jest i mały, no proszę. To szybciutko wypijmy. Doprawmy się tutaj dużym napojem. O, kogoś słyszałem chyba. Nie, nie, nie. To lubię, lubię podpalać. Oj, lubię. No, w tej grze, no. Normalnie to słuchajcie, nie podpalajmy różnych rzeczy. Bo to nieprzyjemne jest. Szczególnie jak się człowiek znajdzie w tym palonym pomieszczeniu.
Jeszcze amunicji, amunicji trochę tutaj mamy. No, niebieska to niech będzie. Chociaż tak średnio przypadam za z tymi celownikami. Znaczy, te z celownikami jest bardzo fajne. Oczywiście na odległość, ale na krótki dystans, no to już bardzo słabo. Chociaż teoretycznie na krótki dystans mamy przecież strzelbę. Więc nie powinno być bólu. No, przy okazji sobie zwiedzimy tutaj te budynek. No i co? Myliłem się. Bardzo charakterystyczny punkt, ale jednak obfituje tutaj. No. Wystaw się, chłopie. Wiem, że tam jesteś. On na nas poluje, wam powiem. A teraz to, no polujemy na siebie nawzajem. O nie! Płoń ty gnido! Co ty tak długo przeładujesz, chłopie, to? Co to jest? Czasy? Czy wojna? Ja po prostu to wiedziałem, ja po prostu wiedziałem, że i ja, i on jesteśmy naraz. Ale ty miałeś dobrą broń, chłopie. Ale to sobie zrobię tak, bo... Bo tak chcę, o. I mityczne, słuchajcie, tutaj rękawice Spidermana. Tu sobie wypijemy osłonkę oczywiście. Tu sobie podleczmy się. Nie, nie, nie w tą stronę, chłopie. Na siebie, na siebie. Od ucieknieru ty. No wyjdź z tego auta i walcz ty, tchórzu jeden! No teraz by się przydała ta z celowaniem, nie powiem. Okej, udało się. No, to był dosyć trudny przeciwnik, bo ruchliwy. Mocno ruchliwy był chłopak. Uj! Strzelają bandyci do nas.
Zaraz tu będą. Troszeczkę musimy się podleczyć, bo faktycznie, choćby i to był słaby przeciwnik, to raczej nie dalibyśmy rady z takim zdrowiem. To raczej jest dobry przeciwnik. Udało się. No proszę, już mamy 3 likwidacje, nieźle, ale dosyć mi tu, powiem wam szczerze, ciężko w takim terenie, gdzie tutaj... O, proszę. Fajnie, fajnie, fajnie. Ajajajajajajajaj. Spider-Man! O nie, nie umiem tego używać. O nie, ale jest lama. Ale lama ze mnie, nie? Muszę poćwiczyć! Muszę tutaj poćwiczyć, słuchajcie, używanie tego Spider-Man... Tego cuda! Tego ja wiem, to są... Jakieś rękawice Spidermana, ale chciałem jakieś tu fajne słowotwórstwo ułożyć i wyszło jak zwykle, słuchajcie, fajnie. Dobrze, trochę tutaj się trzeba podleczyć. A właściwie to bardziej osłonkę sobie wzmocnić. O! I z głowy! 5 sekund i z głowy mamy tutaj osłonkę pełną. Wziąłem go z zaskoczenia, no. Oj, z zaskoczenia to było, to fakt. Może jakąś fajną, może nie, to jest podziemne. No dobra, ale niech na razie będzie. Albo nie, na razie weźmiemy to. Wszelki wypadek. Myślę, że jak mamy taką broń, to przydałaby się taka chociaż niebieska strzelba. No proszę, jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej dziesiątce. No myślę, że dzisiaj jestem pewien, że odbędziemy tylko ten jeden mecz, no bo naprawdę jest długi i owocny. Zobaczymy tylko, jak on się skończy. Powiem, już taki cykorek jest, bo naprawdę, jak już zostało 8 graczy, no to już nie są jacyś naprawdę niedzielni gracze. Tylko raczej z tych zawodowców.
Krąg burzy nam się tutaj zaciska. O nie, ja byłem przekonany, słuchajcie. Ale teraz zlamiłem. Ja byłem przekonany, że to jest przeciwnik i że wezmę go tu teraz tak z zaskoczenia. A to był bot. O matko, tak to jest jak się nie gra często, Michu. Tak to jest jak się często w to, Michu, nie gra. I się takie fopa popełnia. Tak czy owak, jesteśmy już w pierwszej siódemce. Dobra, zrzut już do nas leci. Co oni nam dali? No, o, fajnie, fajnie. To fajne dali. Szybko zmienię, zanim ktoś tutaj podleci. Pierwsza piątka, słuchajcie. O, chyba tak to się stosuje. Ała, ale tak już na pewno nie ląduje. Aj! No, piątka, nie jest źle, nie jest źle. Choć trochę żałuję, bo mogliśmy tego bałwano ludzia. Przepraszam was, ja wiem, że on ma jakąś nazwę pewną, ważną taką. Ale ja go nazwę bałwano ludziem. Moglibyśmy pokonać w jakoś lepszy sposób, no ale... Nie udało nam się, to on pokonał nas. Dobrze, ja za dzisiaj wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną, że razem się trochę zrelaksowaliśmy. Ja zachęcam jeszcze tylko do zasubskrybowania kanału. Właśnie po ten, tak na boku, to właśnie po osłonkę, tak ujrzałem osłonkę i poleciałem po osłonkę. Oj, chciwość, chciwość poznańska. Dobrze, bardzo, bardzo wam dziękuję. Zachęcam, subskrypcja, dzwoneczek, łapeczka w górę, komentarz, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zostawicie taki pakiecik. No i oczywiście zostaniecie tutaj na dłużej, bo już zapraszam na kolejne odcinki z Fortnite'a, z najdłuższej podróży. Bardzo serdecznie zachęcam do oglądania, jak ogrywam najdłuższą podróż. Myślę, że cały czas, no to jest dosyć stara gra. Mało ludzi zna tą grę, a naprawdę jest to bardzo fajna gra przygodówkowa. Nawet dla ludzi, którzy właśnie... nie przepadają za grami komputerowymi. Jest to bardzo fajne właśnie, żeby móc tak sobie posłuchać, wejść w ten rytm. Naprawdę myślę, że to wychodzi z tego całkiem fajny, no nie powiedziałbym film, ale całkiem fajny serial. Naprawdę fajnie. Taka historia jest bardzo fajna. Oczywiście, jeżeli ktoś się skusi w tym momencie, to koniecznie zacznijcie od pierwszego odcinka, bo jeżeli zaczniecie od teraz, to... No ja bym się nie połapał, ja bym się nie połapał. Dobrze, że was dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć.